Siemaneczko, w kolejnym odcineczku, dzisiaj z głosem i dzisiaj pokażę Wam cztery minigierki, w które możecie sobie pograć jak się nudzicie. Więc pierwsza to będzie, nawet nie znam nazwy. No i w tej grze, bo ja już kiedyś, ale byłem jeszcze mały, grałem w nią i wiem o co chodzi. Po prostu jesteś takim ptaszkiem, który jak widzicie musi omijać te kolce i zbieraj najlepiej cukierki, bo jak będziemy zbierać cukierki, na przykład nie wiem, uzbieramy 10 cukierków, to otwieramy jakąś taką paczkę i możemy trafić nowego ptaszka. No i tak, kiedyś jak byłem mniejszy, pamiętam mój rekord 42, zobaczymy czy go pobiję. Zróbmy, że będą dwie próby. Jak widzicie, tu już było ciężko. No i 7 cukiereczków, więc zróbmy jeszcze 3 i pokażę Wam, o co chodzi z tymi jakby, nie wiem, skrzyneczkami, nie wiem jak to po prostu nazwać. Mamy 3 i teraz klikamy tutaj w tego ptaka, schodzimy w dół, bo tutaj jest jakiś changes, tutaj są jakieś inne kryształki, tu są nasze cukierki nasze i wybieramy to albo to. Tutaj o tu jest dla taki, no chyba jakiś taki bardziej okrągły, a tu kwadratowy, nie wiem. Wybierzemy kwadratowego. No i taki niebieski, ok. No i zróbmy jeszcze jedną giereczkę i przechodzimy do następnej gry. No i jak widzicie w tej grze właśnie o to chodzi, nie jest jakoś trudna. Jest taka fajna nawet, jak się nudzicie, to możecie w nią fajnie pograć sobie z kolegami czy z kimś. Bo właśnie, z kolegami, dobrze, że przypomniałam. To można też pograć z kolegami, na przykład nawet na jednym telefonie. W takim sensie, że klikamy w te dwa ptaki i proszę bardzo, kolega tu, na przykład ja tu i gramy. Ja jeszcze w to nie grałem z kolegą, więc no nie wiem, i to jest do 3. Szybko tutaj wygram, bo nie mam z kim grać. No dobra, i przechodzimy do następnej giereczki, która to będzie Knif Hide. Każdy powinien ją znać, choć jak ktoś nie zna, no to tyle. No i tak, w niej chodzi, że jakieś kupony się wyświetlają. W niej chodzi, że mamy nóż i musimy trafiać w tą deskę. No i jak widzicie, za szybko to robiłem. Musimy trafiać w tą deskę i po prostu ją zniszczyć. No i właśnie nie możemy mieczem, po prostu mieczem tak jakby w miecza trafić, bo wtedy przegrywamy. O, i zbierać jabłuszko, dobrze by było. O matko, trafiłem. Jeszcze raz zagramy. I dobrze zbierać jabłuszka, bo jabłuszka później chyba można zmienić miecza. No miecza, nóż na inne. Jak właśnie widzicie, jak za szybko klikacie, to traficie. I to jest właśnie mój problem, bo ja dość szybko klikam. O, jak widzieliście. To jest takie nawet fajne. Zaraz jak przegram, to spróbuję pokazać Wam, o co chodzi z tymi po prostu jakby innymi mieczami. Trafię? Nie, nie trafiłem. I tu są chyba. Teraz wróciłem po krótkiej przerwie. No jak widzicie, tu jakieś miecze za 500 jabłek. No to chcecie, to ja mogę po prostu uzbierać Wam, to znaczy uzbierać, w sensie, że mogę nagrać odcinek, jak będę zbierał. No i tak, lecimy do następnej, już trzeciej. Stickman, coś takiego, Stick Hawk, o, Stick Hawk, właśnie, Stick Hawk. I w tej grze chodzi o to, że po prostu jesteśmy takim ludziczkiem i ten ludziczek musi się po prostu złapać i jakby przejść na następny level. Chyba dobrze wytłumaczyłem, nie wiem. Zaraz właśnie zobaczycie to lepiej. I te ludziczki też można zmienić, ale to co level. Jak w ogóle będziecie chcieli z jakiejś gierki odcineczek, no to piszcie w komentarzu.
Ja docenię to i zrobię. O, jakiś fajlet. Mam mały procent, więc nagrywam dla was. Mam ostatni później telefon być pod ładowarką, ale długo to się ładuje. No i gramy. O 10% właśnie. I łapiemy się tego i przylatujemy po prostu. Tak level przychodzimy. Ale oczywiście to był sam początek. I tak przeskakujemy. I się łapiemy. Pyk, pyk. I przeszedłem level. I tak po prostu w to się gra. A z tymi, co jak wam ludzikami nowymi mówiłem, to zaraz wam pokażę. Tylko chyba muszę, jak z tego co pamiętam, o jacie, z tego co pamiętam, to chyba piąty level. O jacie, ale nie pykło. O ja, przegrałam, o nie. Dobra, ale nie jest tak źle. Doskoczymy, no i pięknie. I teraz chyba jeszcze ten jeden level. No, okej. Dobrze idę? Nie, chyba nie. Ej, o co chodzi w tym levelu? Dobra. O nie. Dobra, przegram. O, ja cię. Drugi level. I pyk. Nie, czekajcie. O co chodzi w tym levelu? Tam lecę. No dobra, tam. Tak, tam. To będzie tam. O nie. Wiem. Się wybije tak i lecimy. Pyk. A, to było łatwe, tylko nie wiedziałam, w którą stronę właśnie. No i... A nie, to było trzeba inny level wbić. Jednak to był inny, no to... Tak. No to w tej grze po prostu o to chodzi. Przejdźmy do innej już giereczki, już ostatniej, czwartej Geometry Dash. Jak ktoś ma słabe nerwy, to powiem wam, że to nie jest chyba gra dla niego. To w tej grze to po prostu można się mocno denerwować. Ja na przykład mam dobre nerwy i się zbytnio nie denerwuję. No i tak. Tutaj w tej grze chodzi, żeby omijać kolce. Tu jest taka muzyczka. No i tu jest tak jakby, nie wiem, pierwszy. O, widzicie, o to właśnie chodzi. To trzeba dobrze trafić. O, pięknie. Tu. Pięknie, na razie idzie dobrze. Muzyczka się zmienia ciągle, fajnie. Słyszycie pewnie. O, i jedna ma muzyczka. I się właśnie, jak ktoś ma słabe nerwy, to można się ostro wkurzać. Jak powtarzam, zostawcie subika, lajka i powiem wam. Powiedzcie, z czego może chcecie z jakiejś gry odcineczek, więc ja dla was nagram, oczywiście. A, to była zmyłka. O, samolotik. O, nawet nie widziałem. O, fajny samolotik. O. Dobra, lecimy. Dobra, o, zmianka. O nie, 51% tej gry przyszło. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Dobra. Na razie dobrze idzie. Wy pochwalcie się w komentarzu, jakbyście grali w tą grę, gdzie wy zaszliście. Jestem bardzo tego ciekawy. Dobra. Dobra. Tutaj kliknę i tu jest taki mod, ale go zbytnio nie polecam, bo to jest takie, no, takie inne. Przejdźmy do nas, zobaczmy sobie następne. Wow! Wow. Czemu to samo mi przeskoczyło? A tam jakiś był ten. Wow, tu też jest. Dobra, lecimy. To jest ten drugi z trudniejszych. Dobra, zobaczmy jeszcze. Właśnie pokażę wam ten mod, niech wam będzie.
Uwaga, pokażę wam ten właśnie mod. To jest ten mod, patrzcie. Pyk, pyk. I tutaj jest ta kreska i po prostu tu. I to dlatego nie polecam. Boże. Jać. Może z tym modem przejdziemy? Opa. Dobra, powiem wam, to było na tyle w tym. Zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby mieć powiadomienia, lajka. No i napiszcie, czy chcecie odcineczek z jakiejś tej greczki, minigry, więc na razie.